1 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy w Biłgoraju siódmej kadencji. Sesję otworzyła i do wyboru nowego przewodniczącego Rady Gminy poprowadziła radna senior Władysława Ligaj. Na podstawie artykułu 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Gminy w Biłgoraju. Do chwili wyboru przewodniczącego mam zaszczyt prowadzenia obrad Rady Gminy. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Informuję, że ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy. Umożliwia przeprowadzenie wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Radna Władysława Ligaj przeczytała rotę przysięgi, po czym radni złożyli ślubowanie. W skład Rady Gminy w Biłgoraju siódmej kadencji weszli Jacek Haraw, Wiesława Krzeszowiec, Stanisław Kubik, Władysława Ligaj, Wiesław Maciocha, Jan Majewski, Krzysztof Franciszek Malec, Krzysztof Malec, Marek Małek, Wiesława Mazurek, Wiesław Niemiec, Janusz Przytuła, Maria Raduj, Andrzej Sitarz oraz Marek Sprysak. Radni w tajnym głosowaniu wybrali na przewodniczącego Rady Gminy w Biłgoraju Jana Bogdana Majewskiego. Uchwała Rady Gminy w Biłgoraju z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Biłgoraju. Na podstawie artykułu 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. W wyniku głosowania tajnego przewodniczącym Rady Gminy Biłgoraju został wybrany pan Jan Bogdan Majewski. Wysoka Rado, szanowni wybrani, szanowni przewodniczący, jestem bardzo wzruszony z tego wyboru i chciałbym bardzo z tego miejsca serdecznie podziękować za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyli. Chcę powiedzieć, że tutaj ksiądz Krzysztof dzisiaj i zresztą ksiądz Marek życzyli nam na starcie tej jedności i z tej strony chcę zapewnić i obiecać, że zrobię wszystko, żeby ta jedność przez 4 lata w tej Radzie nam towarzyszyła. Na wiceprzewodniczących Rady Gminy w Biłgoraju wybrano Marka Małka oraz Wiesława Niemca. Podczas sesji miało miejsce również zaprzysiężenie nowo wybranego wójta gminy Biłgoraj. Stanowisko to już po raz trzeci objął Wiesław Różyński. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.